Raz, dwa, trzy, cztery. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. No a właśnie dzisiaj opowiem o moim powrocie do Rise of Kingdoms. Witam, z tej strony Snow. No i powrót to może jest za dużo powiedziane, bo nie opuszczałem tej gry. Tak jak wam już mówiłem wiele razy, ja nie mam czegoś takiego, że wiecie, bo muszę być wiecznie ileś tam godzin codziennie. Teraz też odpuściłem sobie z kanałem, bo w sumie nie chcę być też takim więźniem regularności. Filmy u mnie się pojawiają naprawdę regularnie od bardzo długiego czasu, praktycznie codziennie albo gdzieś tam z jednym dniem przerwy później. Ale myślę, że taka przerwa jest też dla mnie dobra. Powiem wam, jeśli chodzi na przykład o to nagrywanie i tak dalej, i w ogóle granie, to myślę, że te przerwy są fajne, bo można złapać taką nową świeżość. Znowu się chce coś zrobić, znowu się chce dużo pokazać. Teraz jak wchodzę, to widzę, że jest kurczę, tyle rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, o których chciałbym nagrać, że to jest naprawdę bardzo pozytywne, więc już się na to cieszę. I będę nadrabiał te wszystkie rzeczy, które się stały w Rise of Kingdoms, no bo jest ich naprawdę dużo, tak? A jeszcze co do tej mojej przerwy, to szczerze byłoby mi bardzo ciężko w ogóle nagrywać, bo byłem w miejscu, gdzie i nie miałem takiego połączenia z internetem. Zresztą wiecie, no byłem na wakacjach, tak? No jak się jest nad morzem, piękna pogoda, no to się chce fajnie spędzić czas, tak? A nie tutaj nagrywać i tak dalej, więc te moje KVK też tak trochę przeszedłem z boku, trochę wam o tym opowiem. Wczoraj trochę powalczyłem i też zobaczycie, jak wiecie, dostałem rally na miasto i widzicie, że nie zostałem wyzerowany, no znowu bez przesady, ale szczerze powiem, że w tym czasie, gdybym został wyzerowany, to to było możliwe. No bo było, nie było, w tym KVK nie walczę jakoś specjalnie, to jest delikatnie powiedziane. No i cóż, przegrywamy to KVK. O tym też powiem, bo wczoraj był Kingsland, więc to już było definitywne, ale ja już widziałem wcześniej, że przegramy to KVK, już jak się otworzyły te bramy szóste, można już nawet oczywiście jak się pierwsze strefy otwierają, to już niektóre rzeczy widać i wydaje mi się, że tutaj też można było już to delikatnie stwierdzić, że nie wyglądamy dobrze, a po kolejne strefy to po prostu potwierdziły. Także dzisiaj tak ogólnie, bo naprawdę jest wiele rzeczy, no i oczywiście pokażę wam to rally na moje miasto. Bo też przyjąłem sobie rally na miasto, pokażę wam, jak to wszystko wyglądało. Dobra, po kolei widzę, że mnóstwo rzeczy się stało i na pewno gdzieś tam u mnie się pojawi. Tak, zobaczcie, udało mi się tego Scypiona młodszego tutaj zdobyć. Wczoraj trochę powalczyłem i dzięki temu go mam, także w Mighty's Governor gdzieś tam mi się udało w tej top 15 być. Widzę, że mamy, zobaczcie, ceremonię tutaj, karałów niezrobioną, ale to sobie dokończę. Tutaj jakieś nowe wydarzenie, też to muszę obczaić, co to w ogóle jest. Nowa Olimpia z tą nową opcją, tak, którą mamy z tymi reputacjami i tak dalej, też to muszę zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. No i 93 wygrało wielki finał, gratulacje dla nich też, także dużo się tutaj działo. Okej. Okay. Także to wszystko będzie w osobnych odcinkach. Na pewno powiem o Williamie, na pewno powiem o tym nowym Scypionie, bo podejrzewam, że już dzisiaj jakieś testy są i tak dalej. Nie miałem na razie czasu tego przeglądać, ale powoli, powoli to wszystko się będzie pojawiało. Nie wiem, czy to już nie będzie, wiecie, stary temat, ale mam nadzieję, że nie, że jeszcze chętnie zobaczycie. Może będzie dzięki temu trochę szerzej, trochę więcej, trochę bardziej, tak wiecie, nie na świeżo, nie na łapu-capu trochę. Tylko już z większą perspektywą, mimo że z większą wiedzą, jeśli chodzi o tych nowych dowódców. Dobra, okej. Okay. Przejdźmy może do naszego KVK. Nie pamiętam, kiedy się skończyły moje relacje. Na pewno już wam opowiadałem o tej strefie piątej, która się otwarła. Ona była dosyć śmieszna, że każdy tam wziął jedną sobie strefę, taką jakby pustą dla siebie. Jeśli chodzi o ołtarze, to była lipa, bo nawet byłem przygotowany, żeby walczyć w jednym ołtarzu, ale się okazało, że Ziemia nie chce z nami w ogóle walczyć, jeśli chodzi o ołtarze. Nie wiem, czy była chociaż jedna walka z nimi, więc tutaj były punkty za darmo. Ja za bardzo nie korzystałem, bo w większości mnie nie było. Logowałem się naprawdę dziennie, tam tylko, wiecie, te podstawowe nagrody i to tyle było u mnie. Więc niezbyt wiele się tam u mnie działo. Jeśli chodzi o te bramy, to tutaj wam za wiele nie opowiem, ale w większości przegrywaliśmy. I tak pamiętam, że tutaj ta brama w ogóle to najczęściej jej nie mieliśmy. Próby były takie, żeby atakować właśnie na wodę razem z ogniem, ale to się chyba nie udało, bo woda była na tyle silna, że wiecie, byli w stanie odeprzeć nas z jednej i z drugiej strony bez problemu. Czyli wiecie, jeden, oni walczyli jakby jeden na dwóch. I tak sobie spoko nawet dawali radę. Tutaj walczyliśmy też z ziemią,
Z ziemią nam szło lepiej, ale to wiecie, no to też nie było nic specjalnego. Nie udało się. Plus był taki w sumie, że ani jedna strona nie przepchała się. W sensie, że nikt tutaj nikomu nie wybudował fortu, nie było tutaj jakichś dzikich akcji. Wydaje mi się, że woda i ziemia to zagrały sprytnie, bo teoretycznie mogli próbować budować, wiecie, forty po naszej stronie. Pewnie by im się jeszcze udało. Ale zostawili te główne siły na Kingsland i w Kingslandzie naprawdę pokazali, że byli mocni. Jeszcze wczoraj to wyglądało trochę inaczej. Wczoraj jeszcze mieliśmy trochę, wiecie, bram i trochę jeszcze walczyliśmy w ogóle w tym Kingslandzie. Ale tutaj naprawdę woda cały czas praktycznie nas cisnęła. Nie, nawet tego downtime'u nie mieli, bo wiecie, jeszcze było Mighty's Governor, więc tym bardziej nie schodzili. Już było wiadomo po tych wcześniejszych bramach, że raczej przegramy, więc u nas też morale było słabe. W całym obozie podejrzewam. Z ziemią spoko, nie? Z ziemią byśmy wygrali. Jeżeli to by była takie jeden na jeden, to myślę, że nasz obóz z ziemią by sobie poradził. Tylko, że była kwestia taka, że woda jest na tyle silna, że wiecie, oni przechodzili jeszcze swoimi marszami, żeby ziemi pomagać. No i tego już nie byliśmy w stanie wytrzymać. Tutaj po stronie ognia też nie chcę się za dużo wypowiadać o tym, co oni robili, bo dokładnie nie wiem, ale wiem, że też dostawali praktycznie w większości oklep od wody i od ziemi w sumie też, tak, byli tam, chyba że było takie status quo w razie czego, ale nic specjalnego, także nie wiem, tego początku Kingslandu w ogóle nie widziałem, nie byłem przy tym, byłem dopiero trochę później i to już było widać, albo już tego terytorium naszego było mniej i nie było też takiego pushbacku, jak mieliśmy niekiedy, w sensie takim, że byliśmy w stanie gdzieś tam walczyć dalej. No także co będzie dalej? Nie wiem. Jak widzimy, tutaj się wszystko u nas pali. Nie wiem, czy tutaj będą jakieś może ustalenia. Nie wiem po co, szczerze. Z naszej strony ustalenia chyba nie mają żadnego sensu, bo wiecie, no my nie jesteśmy w stanie tak nic utrzymać, więc oni tak czy inaczej będą w stanie po naszej stronie wszystko zabrać. Ale co tam, nie? Tego KVK zostało jeszcze dosyć sporo. Także ja tutaj naprawdę przy bardzo słabej aktywności mojej, ale też tak jak mówię, w ołtarzach nie było walki. Nie walczyłem w ogóle na tych pasach szóstych. To w sumie trochę żałuję, no nie miałem na to po prostu czasu. Nie na szóstych, tylko na siódmych, tak? Tutaj na pewno, bo było naprawdę dużo dni walki. Gdybym miał opcję, żeby tutaj sobie przysiąść na spokojnie i powalczyć, to pewnie tutaj bym sobie trochę porobił tych numerów i tak dalej, ale no byłem zajęty innymi rzeczami. Dla mnie nigdy ta gra nie będzie jakimś takim priorytetem, więc kiedy mam ciekawsze rzeczy do roboty, to je robię. Ale ogólnie myślę, że i tak jest spoko, bo zobaczcie, tutaj szczególnie właśnie na tych pasach pewnie bym sobie dobił te numery zabitych, bo tego mam za mało. Więc będę musiał to jeszcze jakoś zrobić. Muszę tej siły w końcu upuścić sobie trochę więcej. Chociaż zobaczymy, co tam do migracji, czy mi to będzie potrzebne. Może jak mi to nie będzie potrzebne, to wiesz, po co będę zniżał siłę, jeżeli ktoś nie będzie od tego ode mnie jakoś specjalnie wymagał, to w sumie spokojnie. Więc tutaj się jeszcze zastanowię, czy w ogóle to będę robił. Jeśli chodzi o moje osiągnięcie, to wiadomo, te honory i tak dalej, ale zobaczcie, mam 9 milionów zabitych jednostek. To jest, uważam, że całkiem spoko. Na takiej KVK, gdzie ja naprawdę nie walczyłem dużo, uważam, że te numery są spokojne. To jest taka, powiedzmy, że prawie, że 1/3 tego, co robię zwykle na KVK. Nie jest to najgorzej. To znaczy, wiadomo, że przy takich lepszych KVK to niekiedy robiłem po 40 milionów i tak dalej, ale to naprawdę uważam, jak na te przyspieszenia, które miałem, jest spoko. Jak widzicie, nie mam już prawie w ogóle drewna, bardzo mało kamienia, ale no, nie ma sensu zbierać surowców, kiedy się migruje, tak? Więc ja te surowce, które są dla mnie ważne, to są te surowce, tak? Te, które tutaj mam zebrane i uważam, że mam sporo, na farmach też mam, więc jak migruję już do docelowego królestwa, to na pewno sobie tam wszystko pootwieram i będę tych surowców trochę miał już tam, może będę sobie na spokojnie wszystko zbierał. Także pod względem surowcowym wydaje mi się, że jest ok. Jeśli chodzi o przyspieszenia, też jest nawet całkiem spokojnie się zrobiło, bo zobaczcie, już mam. Ja zawsze tak myślę, patrzę, że muszę mieć w okolicy 2000 tych 60-minutowych, mam 1200, to jeszcze jest spoko, jeszcze KVK trochę przed nami, więc nie będzie moim zdaniem tak najgorzej. Oczywiście tych do treningu też w ogóle teraz nie używam, więc spoko. Szkoda, że nie można tych do treningu zamienić na leczenie, bo to by mi się teraz przydało. Także tak to wygląda. Pewnie jest jeszcze dużo, dużo rzeczy, o których mógłbym tutaj wspomnieć, ale nie chcę przedłużać, bo chciałem Wam jeszcze pokazać właśnie to rally na moje miasto, więc może przejdźmy do tego, jak to wczoraj wszystko wyglądało.
No i zaczynamy relację z tego rally. Od razu mówię, nie zostałem wyzerowany, nie jestem całkowitym już cymbałem, więc w takiej sytuacji mnie nie wyzerowali, tym bardziej, że mogłem sobie tutaj spokojnie się, wiecie, teleportować, zmienić sojusz i tak dalej, ale stwierdziłem, że zobaczę, że przyjmę to rally, tym bardziej, że już było blisko tego, że mogłem sobie gdzieś tam użyć tarczy, więc dałbym sobie jakąś radę. Jedyny problem jest taki, że nie otwierałem nawet surowców takich, żeby, wiecie, jakby mnie tam gdzieś swarmowali, ale tu już widzimy, że rally już idzie. Oczywiście nie robię skauta. Jeden wielki błąd, który zrobiłem to rally, wiecie, z tymi słabszymi jednostkami, żeby wyszły z mojego miasta, ale nie wiem, jakieś zaćmienie i zamiast na 8 godzin ustawiłem chyba na 5 czy na 10 minut czas trwania tej mobilizacji, no i to oczywiście było bez sensu. W trakcie tego rally gdzieś tam jednostki wrócą do mojego miasta, więc naprawdę będzie to słabe, ale myślę, że i tak okej. Tutaj zobaczcie, trochę na ostatnią chwilę, trochę jak nie ja, bo myślałem, że oni nie uderzą tym rally, myślałem, że się gdzieś tam przestraszą, albo po prostu wiedzą, że ja jestem online, i widzicie, leczenie naprawdę na ostatnią minutę. Ale myślałem, że tutaj w miarę na spokojnie. Tutaj też się nie bałem. Nawet jakby mnie, wiecie, gdzieś tam stracił te jednostki, to nie było najgorzej. Teraz zobaczcie, trochę tylko przed atakiem do 91 milionów. No i tutaj już mamy walkę. Mam normalnie wszystko. O, tutaj widzimy, że ta moja właśnie Etelfleda wraca do miasta w bezsensownym momencie wręcz. Ale to by chyba i tak nie pomogło, to w sensie i tak nie jest to jakaś taka olbrzymia zmiana, jeśli chodzi o szpital, a już na pewno nie jest to zmiana, jeśli chodzi o to, jak sobie moje miasto poradziło. Widzimy, że tutaj z drugiej strony ciekawe rally, Newski i Ashurbanipal, więc wykorzystanie artefaktu. Ja mam no, moją Dido i Zygelianga, nikogo się nie udało złapać na te AOE. Więc tutaj się broni, ale widać, że ta moja obrona no, nie wygląda dobrze. Nie jest to top garnizon. Tutaj też muszę powiedzieć, że w ogóle w tym ogniu wojny jest dużo takich opcji, gdzie możecie, wiadomo, nie, to jest technologia, której ja nie mam jakiejś topowej, a mój przeciwnik ma topową technologię. Są też dodatkowe rzeczy właśnie w tych falach, można zdobyć jakiś dodatkowy atak, którego ja nie mam. Ja mam 2,3%. Podejrzewam, że atakującym nie ma w okolicy 15%, więc to jest duża różnica też. Jak się to wszystko powłącza razem, no to niestety, ale fate changer, tak jest. Tak to się skończyło. Ale jak zobaczycie już na raport, no to on nie jest taki zły, w sensie, że wiecie, widzicie, że szpital nie jest zapełniony. No i widzimy teraz raport. No nie jest to dobry raport, tak? No, bardzo dużo tutaj tych jednostek jednak w szpitalu, ale 230 u nich na cmentarzu to i tak jest finalnie lepiej, tak? Wiadomo, że lepiej mieć jednostki w szpitalu niż martwe. Tutaj w ogóle jeden bardzo duży plus, którego się nie spodziewałem, że wiecie, że dostałem surowce. Także spoko, i to są te surowce, które są w paczkach, więc one mi się przydadzą do migracji. O, tutaj tylko napisałem jeszcze na czacie, tym tutaj teraz, bo nie chciałem, żeby się ktoś tam martwił, że mnie rzeczywiście wyzerują, tak? Chciałem, żeby wiedzieli, że ja jestem online i że kontroluję sytuację. Tutaj widzicie, jeśli chodzi o szał wojenny, zostało mi go sekundę, no i od tego momentu już mogłem sobie użyć bańki. Więc mogłem jeszcze ich bejtować na następne rally i wiecie, 11. miejsce, od razu sprawdziłem sobie jak w Might is Governor, żeby właśnie odblokować tego młodszego Scypiona. Stwierdziłem, że tu już jestem bezpieczny i tak naprawdę nie potrzebuję już robić nic więcej. O, tutaj jeszcze tylko sprawdzam, co tam napisali na czacie, ale wydaje mi się, że tutaj w miarę było ok. Oczywiście już od razu kolejne rally idzie na mnie, ale widzicie, że ja już nie mam drewna. Musiałem i tak trochę wykorzystać z plecaka drewna, żeby się wyleczyć za tym pierwszym razem i przyjąć to pierwsze rally. Mogłem oczywiście przerzucić z farm, ale to było już za późno. Tutaj tylko patrzę, czy mogę użyć bańki, czy nikogo tam nie mam. Jeszcze trochę właśnie gaszenia pożarów, naprawa i tak dalej. Już jestem przygotowany na kolejne rally. I fajnie, pobawiłbym się jeszcze więcej z tymi mobilizacjami, gdyby nie to, że właśnie już moje drewno się skończyło. Bo tak, to myślę, że nawet
Chociaż też przyspieszenia, nie? No tutaj musiałbym 12 dni użyć przyspieszeń, żeby przyjąć kolejne rally, które jak widzicie, raport nie jest zbyt dobry, więc nie wydaje mi się, żeby to miało sens, ale tu jest bardzo pozytywnie, zobaczcie. 316 przyspieszeń 5-dniowych, oprócz tego surowce, no to jest spoko, nie? Szkoda, że musiałem otwierać te paczki z drewnem, a nie przerzuciłem z farm, bo na farmach tam ze 100 milionów drewna bym miał. Ale dobra, trudno. Tak bywa. Także spoko, szpital zapełniony, gameplay dla mnie praktycznie skończone. I to jest na pewno dużym plusem, że właśnie mogłem te rzeczy sobie zabrać. Także tak wyglądało rally na mnie, ale nie bójcie się, wszystko jest w porządku, wszystko było pod kontrolą. No i tak to się skończyło. Po tym rally teleportowałem się na te miejsce, gdzie jestem teraz. I myślę, że gdzieś tutaj, już w tych okolicach, dożyję końca tego KVK. Zobaczymy, co tam będzie. Czy można będzie jeszcze jakiś honor, coś tam pozbierać. Ja się jakoś specjalnie nie spinam, ale na pewno gdzieś tam zacznę sobie drobić powoli te różne rzeczy, których mam nieporobione i już się przygotowywać właśnie do migracji i do grania na trochę wyższych obrotach, bo pewnie do tego też dojdzie. Tak jak mówię, kolejne filmiki będą się już teraz pojawiały pewnie częściej, dlatego mogę spokojnie powiedzieć do usłyszenia jutro. Trzymajcie się i cześć.